Dzisiaj sobota, 5. tygodnia Wielkiego Postu. Kolekta brzmi: Boże, Ty zawsze działasz dla zbawienia ludzi. Teraz jednak hojniej udzielasz łaski Twojemu ludowi. Wejrzyj na wszystkich, których wybrałeś i udziel swojej pomocy katechumenom i ochrzczonym. I katechumenów i ochrzczonych łączy jedno. Jedni są po chrzcie, drudzy są przed chrztem. Katechumeni czekają na chrzest i do niego się przygotowują. Wszyscy ochrzczeni już są w bramie do wszystkich innych sakramentów, w bramie do nieba. Jutro już Wielki Tydzień, niedługo Wigilia Paschalna, niedługo we wspólnocie Kościoła będziemy przeżywać chrzty. Chrzest dzieci, chrzest katechumenów, dorosłych. To jest niezmiernie istotne. Tertulian pisał, że świat należy do Boga, ale światowość należy do diabła. W związku z tym przez wieki uważano termin świecki jako termin negatywny, ale Sobór Watykański II, zwłaszcza Gaudium et Spes, ukazał niezwykłą godność człowieka świeckiego w Kościele, ponieważ jest ochrzczonym. To, co nam daje największą godność, to nie są święcenia kapłańskie, to nie jest godność biskupia. To, co największą godność nam daje, to jest właśnie chrzest. Bo chrzest to zanurzenie. Jesteśmy zanurzeni w Jezusa Chrystusa. Tak jak gąbka zanurzona w wodzie wchłonie tę wodę. Tak samo my jesteśmy zanurzeni w moc Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Tylko że mogę być ochrzczonym i nigdy tego nie doświadczyć. Jakby ktoś był żebrakiem, mieszkał pod mostem, zdobył się, za kilka złotych kupił los na loterii i wygrał ileś milion złotych, ale zupełnie tego nie doświadcza, zupełnie o tym nie wie. Nie wie, że wygrał. Następnego dnia budzi się znowu pod tym mostem, wychodzi z kartonu, gotuje jakąś zupę z puszki. I on nie wie, a jest milionerem. Tak samo ja mogę być największym bogaczem na tym świecie. Mam największe bogactwo, ale mogę tego w ogóle nie doświadczyć. Więc to, co jest dla mnie największym bogactwem, to jest to, że jestem ochrzczony, zanurzony w Chrystusa, zanurzony w Tego, który wyzwolił nas ze śmierci, zanurzony Tego, który śmierć pokonał. Więc nie ma już dla Boga nic nie do pokonania w moim życiu. I mamy dostęp do tej mocy właśnie przez chrzest, który będziemy pięknie przeżywać już za tydzień, w Wigilię Paschalną, kiedy będziemy odnawiać przyrzeczenia Chrztu Świętego. Bo to właśnie podczas Chrztu Świętego nad każdym z nas zostało wypowiedziane imię Boga. Kapłan ochrzcił nas w imię Ojca, w imię Syna i w imię Ducha Świętego. To, co Jeremiasz mówi: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie musimy się już niczego bać, bo imię Boga zostało wezwane nad nami. Każdy człowiek pragnie szczęścia, ale może w niewłaściwym miejscu szuka jego spełnienia. Szukamy po omacku w tym świecie, a mamy dostęp do największego skarbu poprzez Chrzest Święty, do Jezusa Chrystusa i do życia w Bogu, który nam Kościół udostępnił poprzez Chrzest Święty, kiedy imię Boga zostało wezwane nad każdym z nas. Mamy już wszystko. Mamy największą godność. Jesteśmy aż chrześcijanami.